To miała być wyprawa wyłącznie rekreacyjno-towarzyska. Pojechaliśmy sobie do Wielkopolski na zaproszenie Karola Soberskiego i Fundacji Przywracamy Pamięć, która zajmuje się promocją historyczną. Tym razem wyprawa zaprowadziła nas w okolice pałacu w Mielnie i terenów, które skrywają mroczne tajemnice II wojny światowej. Spotkaliśmy się przed pałacem w Mielnie, żeby wyruszyć na spacer z historią, ale przecież jednocześnie rajd turystyczny. Wtedy nie wiedzieliśmy jeszcze, że spotkamy się ze śladami straszliwej tragedii. Karol opowiada nam historię okolicy, szczególnie drugowojenne w tym momencie. To dopiero przyjemność. Turystyka połączona z historią. Więcej o pałacu w Mielnie dowiecie się w drugiej części filmu, także o pewnych zagadkach rodu Wendorfów. Teraz ruszmy odkryć inną tajemnicę. Teraz idziemy w miejsce tragedii drugowojennej, o której nam zaraz Karol opowie. Kto idąc na rękę władzy państwa niemieckiego lub z nim sprzymierzonego brał udział w dokonywaniu zabójstw osób spośród ludności cywilnej, albo osób wojskowych lub jeńców wojennych, podlega karze śmierci. Jest to zapis prawa, który obowiązuje także dziś. Do tego miejsca zaczęła się w 2004 roku. Spotkałem się z panem, dzisiaj jestem świętym mieście Sylwestrem Walcowiakiem, z panem Henrykiem Pujankiem, który jeszcze na wasze zapachanie zwierzę dzisiaj. I powiem wam, pierwsze wersje było tak, że nie bardzo. Jak ja się pytam o te zbrodnie, machali, że żadnych zbrodni nie było, niczego tam się nie wydarzyło, ale ja wyczułem, że po prostu jest nie do końca są szczerzy. No i wtedy powołałem się na mojego dziadka, świętym pamięci Franciszka Rubaszewskiego. Jak usłyszeli nazwisko, okazało się, że z moim dziadkiem pracowali w latach 50-60 w tych terenach. No to uznali, że jak jestem wnukiem Franka, no to mogli mi zaufać. Tutaj przyjechaliśmy. To oczywiście był las, nie? Bo tak jak wam mówię, tutaj wszystko sprzątnięte. I za chwilkę pójdziemy. Pokazali mi trzy doły, które tutaj są. No i wtedy zacząłem drążyć temat. To się okazało, że historia dotyczy akcji T4. Korzenie zbrodni sięgają głąb historii ludzkości. Już w 1869 roku Sir Francis Galton, brytyjski naukowiec, podróżnik, określił zasady eugeniki, czyli dobrego urodzenia, selektywnego doboru zwierząt i ludzi w celu ulepszenia gatunku z pokolenia na pokolenie. Ale nawet wówczas nie była to teoria zupełnie nowa. Wystarczy sięgnąć do starożytnej Sparty, gdzie niepotrzebne dzieci porzucano na śmierć. W XIX wieku uznano, że zasady naturalnej selekcji są udaremnione przez cywilizację. Dyskusja na temat eugeniki i konieczności poprawy gatunku ludzkiego objęła wiele krajów. Pierwszym, który na wielką skalę zastosował teorię eugeniki w praktyce, były Stany Zjednoczone Ameryki. Począwszy od 1896 roku, niektóre stany wprowadziły prawa małżeńskie zabraniające związku z epileptykami lub z ograniczonymi umysłowo. Z czasem dyskusja nabrała jeszcze ostrzejszego charakteru. Zaczęto promować rozwiązania takie jak sterylizacja, a nawet eksterminacja. Podczas procesu nazistów w Norymberdze po zakończeniu II wojny światowej oskarżeni hitlerowcy usprawiedliwiali swoje działania, wskazując USA jako źródło inspiracji. Ten szatański plan Niemców pojawił się już w 1936 roku, żeby eliminować upośledzonych, chorych psychicznie. Niemcy ich nazywali, że są puste skorupy, że są osoby, których nie warto utrzymywać.
Oficjalnie hitlerowcy stwierdzili, że potrzebują szpitali psychiatrycznych jako szpitali potencjalnie na wypadek wojny dla rannych żołnierzy. Ale tak naprawdę Hitler był zafascynowany taką książką amerykańskiego pisarza Granta. Zresztą napisał mu w liście, że ta jego książka jest dla niego Biblią. W Niemczech dyskusja na tematy eugeniczne rozgorzała co najmniej od początku XX wieku. Dla zasad eugeniki niemieckiej istotny wpływ miały przemyślenia Amerykanina Madisona Granta, który opublikował je w książce Przemijanie wspaniałej rasy. Grant pisze: mylne opieranie się na tzw. boskich prawach i sentymentalna wiara w świętość ludzkiego życia stoją na przeszkodzie eliminacji kalekich dzieci i sterylizacji takich dorosłych, którzy nie przedstawiają żadnej wartości dla społeczeństwa. Prawa natury wymagają usunięcia niepełnosprawnych, a ludzkie życie jest cenne tylko jeśli ma wartość dla społeczeństwa lub rasy. No i jak wybuchła wojna, to 20 września, będąc w Sopocie, wydał pismo antydatowane pod 1 września, gdzie pozwala lekarzom uśmiercać chorych psychicznie, a to też dlatego, że siedziba centrala była przy Tiergartenstrasse pod numerem 4 w Berlinie, dawna żydowska willa. Oficjalnie mówi się, że Niemcy 200 tysięcy pacjentów zagazowali w ten sposób. W kraju Warty, w Wielkopolsce mówiło się o 70 tysiącach. W 2010 dotarłem do jedynej żyjącej jeszcze pielęgniarki, pani Zofii Niewiadomskiej. Ona miała wtedy 92 lata bodajże. Oficjalnie w papierach jest, że Niemcy się wywodzi w grudniu. Pani Zofia stwierdziła, że pierwszy wóz był w październiku 1939 roku. Do stycznia 1940 roku z Ciekanki Niemcy wiezie prawie 1200 pacjentów. Ktoś z was zapyta, dlaczego pani Zofia przeżyła. Ona od 36 roku pracowała na Ciekance i w styczniu 40 roku zachorowała na zapalenie opon mózgowych. Ją zwolniono z pracy i to jej uratowało życie, ponieważ jej koleżanki w ostatnim transporcie 28 stycznia 40 roku z tą resztką pacjentów, która została wtedy na Ciekance, też wywieziono i oni już nie wrócili. Pani Zofia podarowała mi takie zdjęcie, zrobione potajemnie na Boże Narodzenie 39 roku, gdzie na zasłonięte okna są, choinka stoi i jest 20 parę pielęgniarek. I ona powiedziała mi, że czy przeżyły wojnę. 5 lat walczyły z pewnymi instytucjami, żeby tutaj zrobić badania. Zachowało 4 tysięcy złotych. Taka była kwota trzydniowych badań. No i instytucje, które w tym kraju powinny się zajmować, odmawiały. A z ówczesnym starostą gminy Krzysztof Ostrowski podjął decyzję, że to nie jest jego zadanie własne, ale te pieniądze wyłoży. I pracownicy Muzeum Martyrologicznego w Zabitowie od 22 do 24 września 2010 roku tutaj robili badania sondażowe. No jak Niemcy ich zabijali, bo to jest bardzo istotne. Były tak zwane gazwageny. To były ciężarówki szczelnie przykrytą budą. Do momentu, kiedy ruszył Auschwitz, zabijano gazem. Dlatego wielu badaczy twierdzi, że akcja T4 to jest takie preludium Holokaustu. Wyglądało to w ten sposób, że z opowiadania pani Zofii to wiem. Mężczyźni dostawali zastrzyk w ramię, kobiety pod pierś. To była mieszanka różnych leków, po których pacjent był totalnie zwiotczały, nie stawiał żadnego oporu, zupełnie ładowany na ciężarówkę. W zależności od wielkości ciężarówki to było 40 do 60 osób. Jak ich do tej ciężarówki wrzucono, szczelnie tą ciężarówkę zamykano. Kierowca był SS-man, konwojny był SS-man. Z boku ciężarówki wielki zbiornik z gazem. No i jak ciężarówka ruszała, konwojny odkręcał kurek, gaz ich zabijał. Jak dowożono ich na miejsce, gdzie już były doły wykopane przez komanda żydowskie, to albo przez Polaków, których potem rozstrzeliwano, to okazywało się, że ci chorzy mężczyźni, którzy trafiali na Ciekankę z powodu choroby alkoholowej, bo tacy tu dzisiaj jeszcze trafiają, i wiele z nich przeżywało to gazowanie, więc tutaj ich dobijano strzałami z pistoletów, z karabinów. I jak ich wyrzucano stamtąd, potem wrzucano z tych dołów, zasypywano wapnem gaszonym, na to sadzono głównie brzozy, one bardzo szybko usychały. Z moich ustaleń mogło być ich nawet 10 tysięcy. Co jest ciekawe, jak ruszył obóz w Auschwitz, tam mniej więcej od 1941 roku już na Ciekance nie zabijano gazem, tylko spalinami samochodowymi. Czyli rura od rury wydechowej, specjalny wąż od rury wydechowej na pakę, no i jak ciężarówka ruszała, no to wiadomo, oni się rusili. Form, Maßnahmen,
die ihn, Kanarik, bekannt geworden waren, nämlich die bevorstehenden Erschießungen und Ausrottungsmaßnahmen, die sich insbesondere gegen die polnische Intelligenz, den Adel, die Geistlichkeit, wie überhaupt alle Elemente, die als Träger des nationalen Widerstands angesehen werden sollten, richteten. Ważne, rodziny nie wiedziały, co się dzieje z pacjentami, ponieważ rodziny dostawały pisma. Na dziekance w muzeum są takie liściki, że pani krewny na przykład w transporcie z Gniezna do sanatorium gdzieś tam w Polsce ma dostosowane tu i tu. I jak pani chce, może pani przesłać na przykład 10 marek na kwiatki, na znicze. I wyobraźcie sobie, że w pierwszym roku akcji te cztery Niemcy zarobili na tym 1 000 000 marek. Cały czas trwania II wojny światowej mówi się o 8 milionach marek, że tyle Niemcy zarobili na tej akcji, ponieważ rodziny wysyłały te przekazy, rangę w nagrodę za to, że unicestwił tylu, bo on zabijał w Gnieźnie, w Kościanie, został pierwszym komendantem obozu w Chełmie nad Nerem. Tam się mówi, że Niemcy mordowali 250 tysięcy pacjentów. Wyobraźcie sobie, że Wiktor Radke, Lange, potem tam kilku kolejnych lekarzy, nikt nie poniósł, nikt nie został rozliczony. Lange zginął w obronie Berlina w 1935 roku, a Wiktor Radke właśnie sobie uciekł z Gniezna w 1935 roku w styczniu. Płakał, jak wyjeżdżał z dziekanki, jak mówią świadkowie, ale nie płakał dlatego, że zabił tylu ludzi, tylko dlatego, że nie dokonał tej akcji. I wyjechał do Niemiec, w Niemczech umarł w latach 70., koniec 60., po 70., jako szanowany lekarz. Niestety, jeśli chodzi o pamięć, to tak naprawdę ta moja książka gdzieś tam przywróciła pamięć o tej zbrodni, ponieważ mieszkańcy Gniezna o tym nie wiedzą. Powiem wam więcej, ma być rewitalizowany park, który otacza dziekankę, tam jest kilkanaście ładnych hektarów. Miasto przy pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego. No i zadzwoniłem do pani Zieleni Miejskiej w ubiegłym roku z zapytaniem, czy ona wie o tym, że w parku jest pogrzebanych setka dzieciaków. Bo mówi się, że to jest bardzo brutalne, co teraz powiem, Niemcy ugotowali setkę dzieciaków. No i to, co tam z tego ugotowali, było to podawane pacjentom. Te szczątki dzieciaków są pochowane pod w parku. W każdym razie historia cały czas, jak powiem, jest niewyjaśniona. Te miejsca, o których wam mówiłem, są do zbadania. No i na wiosnę w tym roku mam nadzieję, że uda się znaleźć sponsorów. Wyjdzie drugie wydanie Zapomnianej Zbrodni, już poszerzonej właśnie o to wszystko, co nowego zostało ustalone. No i mam nadzieję, że w przyszłości te pozostałe miejsca, tak jak mówię, 7 miejsc przynajmniej jeszcze jest. W Polsce może z 5 osób się interesuje tym tematem, bo temat jest trudny. No a tak mówię, Niemcy nie są zainteresowani, żeby jakiekolwiek dokumenty udostępniać i tak dalej, i tak dalej. Ja tematem się zajął, tak mówię, przez przypadek. Ode mnie na szczęście z rodziny nikt nie zginął na tej akcji. Wielu się dziwi, dlaczego ja się tym tematem zająłem. Po prostu uznałem, że tym ludziom przynależy się szacunek, przywrócić pamięć. No i dzięki temu teraz, jak widzicie, trochę tych zniszczeń tutaj stoi. Tu przyjeżdżają rodziny tych zagazowanych i tylko to jest jedyne miejsce, gdzie można oddać im jakiś tam hołd, cześć. Znaczy, podejrzewam, że tu gdzieś szliśmy, bo tych drogach to mogą tam prochy tych ludzi leżeć, nie? Te dobre skopane zostały przez archeologów. Ich też znaleźliśmy oprócz masy łusek. Tym dobijano pacjentów, które, jak mówiłem, były na przykład szkaplerze, rzeczy osobiste, grzebienie. Tragiczne miejsce i tragiczna historia i tylko to po tych ludziach zostało. Gdzieś tu, pośród tych pól, niegdyś lasów, Niemcy ukryli dziesiątki mogił, a w nich tysiące szczątków ludzkich, ludzi, o których zapomniano. Na mogiłach sadzano brzozy dla ukrycia zbrodni, ale te uschły i nawet one nie wskazują miejsca pochówku. Zapomniana zbrodnia na bezbronnych pensjonariuszach szpitali wydaje się dzisiaj wręcz nieprawdopodobna. Niemcy bardzo dobrze przygotowali ją od strony psychologicznej. Prowadzili kampanię edukacyjną, propagandową, która przekonała społeczeństwo niemieckie, że istoty niewarte życia są dla nich ciężarem i ograniczają ich możliwości rozwoju. Że po prostu trzeba się ich pozbyć. Według zasad hitlerowskiej eugeniki nie ma miejsca w społeczeństwie dla takich osób jak Ludwig van Beethoven, Van Gogh,
Thomas Edison uznany został przecież za niewystarczająco inteligentnego, żeby kończyć szkołę podstawową. Franklin Delano Roosevelt jeździł na wózku inwalidzkim, bo w dzieciństwie przeżył chorobę Heinego Mediny. Janina Ochojska, słynna działaczka humanitarna, założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej, także jest niepełnosprawna po przebyciu polio. Ślepy urodził się Stevie Wonder, jeden z największych wokalistów w historii ludzkości. Ograniczenia, które Niemcom dawały prawo do zabicia, nie ograniczyły tych wspaniałych ludzi, aby wnieść swój niezwykły wkład do rozwoju ludzkości.